Mateusza Piskorskiego. Ja nie podzielam poglądów Mateusza Piskorskiego, żeby była jasność. Natomiast będę mu zawsze bronił prawa do wypowiadania się w przestrzeni publicznej. Mateuszowi Piskorskiemu postawiono zarzut o... jak on to powiedział? Jakoś tak to brzmiało. Utrzymywania znajomości z przedstawicielami autonomii krymskiej czy czegoś takiego, co w ogóle nie jest przestępstwem. Ja widziałem część tych akt, które można było tam przeczytać w sądzie. To jakaś kompletna, zupełna chucpa, prawda? Walka ze szpiegami w Polsce to jest humorystyka zupełna. Ja pamiętam, opisałem kiedyś jako dziennikarz taką historię, jak polski kontrwywiad w 2005 roku aresztował podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji Marcina Tylickiego, który był wtedy asystentem posła na Sejm Józefa Gruszki. Jego kontrwywiad aresztował na placu zamkowym podczas przekazywania rezydentowi wywiadu rosyjskiego w Polsce tajnych materiałów. No i pan Tylicki trafił do aresztu, po 3 miesiącach wyszedł, a potem sąd go uniewinnił, bo okazało się, że on przekazywał spreparowane materiały, bo pracował dla polskiego wywiadu, prawda? I doszło do historii, do niebywałej, to znaczy polski kontrwywiad aresztował szpiega pracującego dla polskiego państwa, prawda? My się z tego śmiejemy, proszę państwa. No bo to rzeczywiście to ręce opadają, ale no to taki jest aparat bezpieczeństwa w naszym państwie. Kilka tygodni temu odbyło się spotkanie w Davos. Ja podniosłem larum, bo zacząłem interweniować jako dziennikarz i się dopytywać, co tam zostało ustalone. I zadałem zarówno prezydentowi, jak i premierowi dwa pytania. Pierwsze to było takie, kto zapłacił za ich pobyt w Davos, a drugie, co tam zostało ustalone. I zarówno premier, jak i prezydent nie odpowiedzieli mi na pytanie, co tam zostało ustalone, jakie bzdury mi poprzesyłali o konieczności odbywania ważnych spotkań, które wpływają na inwestycje w Polsce. Natomiast, co mojemu zdumieniu, rzecznicy prasowi ministra premiera Morawieckiego mi odpisali, że premier poleciał tam na kord zapraszającego. Czyli, że pan Klaus Schwab pokrył panu premierowi, prawda, nocleg w tym hotelu w Szwajcarii i tak dalej. No, w biznesie takie zaproszenie do luksusowego hotelu to jest forma korupcji. Lekarzy się tak często korumpuje, że koncerny farmaceutyczne wysyłają lekarzy tam na Hawaje czy gdzieś tam na swój koszt do luksusowych hoteli, w zamian za to ci lekarze potem reklamują pacjentom leki tychże koncernów farmaceutycznych. Poza tym, że nie wiadomo, co tam ustalono, chociaż zaraz później zaczęto, chociaż chwilę wcześniej fabryka mączki z Robali dostała potężne dofinansowanie od Skarbu Państwa, 14,5 miliona złotych od NCBiR-u, prawda? Natomiast tam w tym Davos jeszcze pan prezydent Duda niefrasobliwie powiedział, że Polska przekazuje Ukrainie czołgi, tam wymienił jakąś ilość i tak dalej. No i wiecie państwo, no można się z tego śmiać, natomiast ja, który sprawy polskie traktuję bardzo poważnie, no to pukam się po głowie, no bo ja rozumiem, że jeżeli już chcemy przekazywać Ukrainie te czołgi, ale to nie, po co o tym mówić? Prawda? No przy takich rzeczach się nie mówi. Polityka polega na tym, że się robi rzeczy słuszne, znaczy odpowiedzialna polityka polega na... Słychać mnie dobrze, czy mój własny? Odpowiedzialna polityka polega na tym, że się robi rzeczy słuszne, natomiast o nich się nie mówi. No bo jeżeli już przyjmujemy taką logikę, że, której ja nawet sam też nie podzielam, że głównym naszym wrogiem jest Rosja i trzeba wspierać Ukrainę przeciwko Rosji, no to na litość boską chociaż o tym nie mówmy. A dlaczego ja mówię, żeby o tym nie mówić? Otóż dlatego, że w polityce i w geopolityce nigdy nie ma niczego na stałe. Wszystkie układy, które są, zawsze się zmieniają. I to, że obecnie mamy gwarancje i zapewnienia od NATO, że nas będzie bronić, to po pierwsze nie znaczy, że rzeczywiście NATO tego dotrzyma. Bo wiecie państwo, no, w polityce nie ma sposobu wymuszania dotrzymania umowy międzynarodowej. No to, jeżeli NATO wbrew traktatowi nas nie dotrzyma, no to co, pozwiemy do sądu pana Bidena? Rząd w Waszyngtonie pozwiemy do sądu? No nie, prawda? Te traktaty służą tylko usprawiedliwianiu działań służących interesowi konkretnego państwa. To znaczy, jeżeli w interesie Stanów Zjednoczonych byłoby to, żeby nas wesprzeć, to by nas wsparto, ale jeżeli byłoby to nie w interesie chwilowym, to by nas po prostu nie wsparto i tyle. I teraz słyszeliście państwo pewnie, jak premier Morawiecki pojechał na szczyt tych ministrów obrony NATO, tam już nie pamiętam, czy to był Ramstein, chyba w Ramstein,
I tam powiedział, że za wszelką cenę trzeba przyjąć Ukrainę do Unii Europejskiej i za wszelką cenę trzeba ją wspierać, prawda? No i Polska zaczęła wspierać. Polska zaczęła się chwalić tym, że wysyła czołgi, że wysyła te armatochałubice Krab i tak dalej. Teraz nawet po wizycie prezydenta Bidena w Polsce to odbyło się w Pałacu Prezydenckim spotkanie przedstawicieli kilku państw europejskich, żeby omówić wspólną strategię pomocy Ukrainie. I tam nawet były już głosy o tym, żeby wysyłać żołnierzy. Ja Państwu powiem, jakie to państwa były. Państwo śledzicie politykę, to sobie Państwo szybko zdacie sprawę, o jakich mocarstwach mówimy. Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Węgry i Rumunia. Proszę Państwa, no, ja nie wierzę, że Węgry się zaangażują w pomoc Ukrainie. Węgry sobie tylko mówią. Prawda? Nie wierzę, że Słowacja się zaangażuje w pomoc Ukrainie. No, trzy państwa prybałtyckie, no to przez to są śmieszne krajiki. Przecież Stany Zjednoczone wydają więcej na orkiestry wojskowe niż cały budżet Litwy wojskowy. Proszę, proszę. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że sojusz tych państw doprowadziłby do wysłania jakichś żołnierzy na Ukrainę. No to wtedy NATO zawsze może powiedzieć, że to nie my NATO, to te państwa same sobie, to ty sobie Władimirze Władimirowiczu z nimi to załatwiaj, bo nas to nie interesuje. I teraz wyobraźmy sobie taki scenariusz, on jest bardzo realny, zgodzicie się Państwo, prawda? I wyobraźmy sobie teraz sytuację geopolityczną, która się zmieni. Otóż w Stanach Zjednoczonych nowe wybory wygra prezydencki przeciwnik wspierania Ukrainy, prawda? Wybory do kongresu wygra te częściowe, bo tam się 1/3 składu zmienia. Wygrają republikanie, którzy coraz głośniej mówią, nie pchajmy się w to, bo to nie jest nasza wojna. No i co? I Amerykanie jednym przyciśnięciem, prawda, przycisku wycofają się z Ukrainy, żeby skoncentrować się na Chinach. No i wtedy państwa, Polska plus te mocarstwa typu Estonia, muszą same stawić czoła konsekwencjom, które Rosja wyciągnie za wspieranie Ukrainy. Proszę Państwa, to jest polityka samobójcza. Naprawdę, to jest polityka samobójcza. To jest wpychanie Polski w wojnę. Przecież wojna jest nam potrzebna jak psu piąta noga w tej sytuacji. My mamy inflację, my mamy kulejącą gospodarkę, jesteśmy przecież o krok od kryzysu gospodarczego. Państwo de facto nie funkcjonuje, no bo przecież dzisiaj, jak jechałem do Państwa, wyjechałem rano z Warszawy, była piękna pogoda. Tak sobie pomyślałem, że mamy piękną pogodę, pewnie dlatego, że rząd się nią nie zajmuje, prawda? Że jeszcze rząd nie powołał Ministerstwa Pogody i nie spowodował wprowadzenia rozporządzeń, które nakazują słońcu świecić, albo chmurom, albo wiatrowi wiać, czy coś takiego. No i mamy szereg poważnych problemów, a pchamy się w wojnę. No przecież to jest głupota granicząca, to jest zbrodnia stanu, naprawdę. I teraz propaganda rządowa usiłuje nas przekonać do tego, że sytuacja jest groźna, bo musimy wspierać Ukrainę po to, żebyśmy nie mieli ruskich granicy z Rosją na wschodzie. Otwórzmy mapę i z kim my graniczymy na północy, tam na północ od Olsztyna, prawda? No z Rosją, z obwodem kaliningradzkim. A spójrzmy na tą samą mapę, to z kim graniczymy za Bugiem, z Białorusią, a Białoruś to przecież już de facto, nie de jure, ale de facto to już jest Rosja. Związek Białorusi i Rosji. Przecież Putin wchłania tą Białoruś dzięki głupocie naszej polityki, proszę Państwa. Dzięki głupocie ludzi takich jak pani Agnieszka Romaszewska, czy pan Sikorski, czy inni, którzy wymyślili sobie, że trzeba pójść na Łukaszenkę, bo jest to dyktator, który nie przestrzega standardów demokratycznych, nie współpracować z nim, zamykać mu drogę i tak dalej. Zarazili tym myśleniem całą Unię Europejską. No i rezultat jest taki, że izolowany przez Unię Europejską Łukaszenka wpadł w gościnne ramiona Putina. No przecież tak można prowadzić polityki, proszę Państwa. Przecież to jest głupota, to jest dziecinada. Naprawdę, to aż brak słów. No i w zasadzie, gdyby zwycięstwo w wojnie na Ukrainie odniosła Rosja, no to trzeba się liczyć z tym, że mielibyśmy na tym ukraińskim kawałku też granicę Rosji. No dobrze, no to jeżeli rząd wyznaje taką strategię, no to ja się pytam, to co rząd robi, żeby nas przygotować na taki scenariusz, prawda? Ja jestem, można
powiedzieć, trochę z biznesu. Ja kiedyś musiałem swój biznes założyć, żeby się nie zaszmacić jako dziennikarz. I wiem, że biznes, czyli polityka, no, rządzą się pewnymi prawami. Na przykład trzeba myśleć 2-3 ruchy do przodu, prawda? Jak ja mam pracownika, to ja muszę myśleć o tym, z czego ja mu zapłacę pensję za pół roku, a nie tylko jutro, prawda? No i jeżeli straszą nas wojną, no to co oni zrobili, żeby nas do tej wojny przygotować? Ja odbyłem rozmowę, kiedyś ciekawą, z facetem, który się zna na zarządzaniu kryzysowym i mówiłem mu, słuchaj, zresztą Polak z pochodzenia, który dorobił się dużych pieniędzy właśnie na przygotowywaniu korporacji międzynarodowych na sytuacje tam wojenne. On mi powiedział, jakby no, co trzeba zrobić, żeby państwo przygotować na sytuację wojenną. No, przede wszystkim trzeba zabezpieczyć infrastrukturę, czyli trzeba byłoby na przykład wszystkie kable, jakie mamy tam elektryczne, z prądem pochować pod ziemię, co jeszcze miałoby tą dobrą stronę, żeby wtedy wiatr ich nie niszczył, więc byłoby to problem, który by się raz rozwiązało i tyle, no bo jeżeli, prawda, nie wiem, samolot rosyjski, pocisk rosyjski uderzy w jakieś kable, które doprowadzają prąd, no nie mamy prądu, jeżeli one są pod ziemią, no to wtedy prawdopodobieństwo jest mniejsze, prawda? To samo z rurami, z gazociągami, z wodociągami. Nikt o tym w Polsce nawet nie mówi. Ważnym elementem zabezpieczenia państwa na wypadek agresji, no to są systemy obrony przeciwrakietowej. A wiecie państwo, że my w ogóle nie mamy systemów obrony przeciwrakietowej. Gdyby Rosjanie zaczęli strzelać na Polskę, to by strzelali z większą efektywnością niż na Ukrainie. Nie mamy systemów obrony przeciwlotniczej. Znaczy, no mamy, tylko nie działają, nie? Wejdźcie sobie państwo na stronę marynarki wojennej, zobaczycie państwo, ile sprawnych okrętów mamy. Mieszkacie państwo w Gdańsku, może słyszeliście o tym, jaka jest sprawność polskiej marynarki wojennej. No, to przez żenada, śmiech na sali zupełny. To samo jest z lotnictwem. No i co? Trąbią politycy o tym, że kraj, że jesteśmy w stanie niebezpieczeństwa, że w stanie zagrożenia, że może do nas Putin przyjechać ze swoimi czołgami. No i co oni robią? Wydają pieniądze na fundacje, na willę Czarnka, na jakieś fundacje, prawda, podejrzane i tak dalej, bez sensu. Marnują miliardy złotych, bez sensu. I co więcej, niszczą społeczeństwo jeszcze w taki sposób, że mnóstwo ludzi by powiedziało, ja nie będę za ten kraj walczył, bo mi ten kraj nic nie dał. No, ja się też za czasem pytam, no, za kogo ja miałbym walczyć, za Tuska, za Macierewicza, za Kaczyńskiego? No, są poważne dylematy, proszę państwa, naprawdę, nie? Ja akurat uważam, że bardzo mądrze w sytuacji wojny na Ukrainie zachowuje się prezydent Erdogan, bo on nie gada tam głupot o jakichś moralnych racjach, a jak trzeba, to potępia jednych, trzeba potępia drugich, prawda, wspiera jednych, wspiera drugich. Gada nieprawdopodobnej ilości rzeczy o tam popieraniu pokoju, o negocjacjach pokojowych i tak dalej, a w międzyczasie sobie robi interesy i z jednymi, i z drugimi, bo po prostu jest to korzystne dla Turcji. Co my zrobiliśmy? Myśmy stanęli na zadnich łapach przed Ukrainą i wspieramy, jakby spełniamy ich roszczenia w każdym aspekcie, w którym mają te roszczenia, kosztem nawet własnym. Zwróćcie państwo uwagę, że prezydent Biden powiedział, my nie damy śmigłowców Ukrainie, bo to by zagrażało naszemu bezpieczeństwu. Ale my Polacy daliśmy te czołgi. Nie wiadomo, ile tych czołgów daliśmy. No i co, przecież czołgi? Czołgi to jest ważny element systemu obrony terytorialnej, no to przecież nie można tego tak dawać i tak dalej. Także no, polska polityka wschodnia wobec Ukrainy, no to jest jedno wielkie pasmo oddawania własnego interesu. Zresztą ja, proszę państwa, jestem jedną z nielicznych osób, które w przestrzeni publicznej używają w ogóle sformułowania polski interes. Zwróćcie państwo uwagę, że o tym nie mówi nikt. No, konfederaci, jak weszli do Sejmu, to zaczęli trochę to pojęcie chociaż w ogóle lansować. Ale przed tym nikt o tym nie mówił. Mówiono, prawda, bo mamy rację, bo tak trzeba, bo nienawidzimy Rosji i tak dalej. Jest polityka samobójcza niestety. I ta polityka nas... Płacimy za to, więc znowu będziemy frajerem, który będzie wydymany i jeszcze za to zapłaci. No tak niestety jest. I tu docieramy do pytania, kto rządzi Polską. Bo proszę państwa, można popełniać błędy. Już nie każdy z nas popełnia błędy, prawda? Ale człowiek rozumny, jak popełni błąd, to wyciąga z tego wniosek. I stara się tego samego błędu nie popełniać po raz drugi. Ja w wiele rzeczy uwierzę, ale nie wierzę w to, że ci politycy, którzy rządzą Polską,
popełniają błędy. To jest celowe działanie po prostu. Co? Można powiedzieć, że pan Morawiecki sprzedaje suwerenność Polski Niemcom, że to są błędy? Nie, to jest celowe działanie. Naprawdę. To jest celowe działanie, proszę państwa. Niestety doczekaliśmy czasów, kiedy rządząca ekipa polska, rządząca polską ekipa zdemoralizowana już potwornie, wyprzedaje resztki interesów, znaczy w zasadzie suwerenności narodowej. Nie wiem, czy zwróciliście państwo uwagę, ale w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie tak zwanej dyrektywy siedliskowej i dyrektywy tam jakiejś chyba ptasiej, tak się to nazywa. No chodzi o to, że Komisja Europejska złożyła skargę na Polskę, dlatego że w Polsce istnieje prawo, które pozwala nadleśniczym wprowadzać plany gospodarowania lasem, prawda? Tam się na rok czy na dwa taki plan wprowadza. No w taki sposób, żeby z jednej strony zapewnić te strefy ochrony roślin i zwierząt, a z drugiej strony, żeby zapewnić warunki do gospodarki leśnej, czyli do wycinania drzew i zmiany tego na drewno, na tartaków i tak dalej. I Komisja Europejska się poskarżyła na to, że organizacje ekologiczne nie mogą brać udziału w tworzeniu tych planów i są marginalizowane. No i teraz efekt jest taki, to jest z czwartku wyrok, efekt jest taki, że po tym wyroku organizacje ekologiczne na potęgę zaczną blokować plany leśne, dlatego że bez planu leśnego nie można wycinać drzew i zamieniać ich na drewno, prawda? Czyli organizacje ekologiczne nie służą temu, żeby bronić lasów, ani zwierząt, ani roślin, tylko wyłudzaniu pieniędzy. W związku z czym zieloni terroryści będą teraz blokować wszelkie próby tworzenia tych planów leśnych i żądać łapówek za to, żeby odstąpić od tych protestów. No i niestety Komisja Europejska to wygrała, Trybunał to przyklepał. No i jaki będzie efekt tego? No efekt tego będzie taki, że ponieważ nie będzie można żadnych planów leśnych uchwalić, to nie będzie można wycinać drzew, nawet na tych obszarach, gdzie od dawna się te drzewa wycina. W związku z czym pobankrutują tartaki. Więc jakie będzie tego konsekwencje? Trzy. Pierwsza będzie taki wzrost bezrobocia i to lawinowy w tych miejscach, w tych miasteczkach i w tych wsiach, gdzie ludzie żyją z pracy w tartakach. Drugi będzie taki, że padnie przemysł drzewny w Polsce, czyli głównie produkcja mebli. No i skutkiem tego będzie to, że spadnie eksport do Niemiec, a przecież meble to jest taki sektor, branża meblarska to jest sektor, który ma kapitalne wyniki eksportowe. Do Niemiec się eksportuje polskie meble. No bach, ekolodzy, tym razem zadaniowani przez Niemcy, rozpieprzą całą polską branżę meblarską, prawda? Pan Morawiecki, kiedy już oto przyciśnięty do muru przez dziennikarzy, mówi, że on się nie zgodzi na żadne jakiekolwiek tutaj dyskusje w sprawie Zielonego Ładu, bo jakby sprzeciwienie się Zielonemu Ładowi to byłoby, oznaczałoby początek drogi do polexitu. I on mówi, że my w Unii Europejskiej musimy zostać za wszelką cenę. Znaczy, proszę państwa, jeżeli my w Unii Europejskiej musimy zostać za wszelką cenę, no to na litość boską nie można o tym mówić. Bo jeżeli ja coś od państwa chcę za wszelką cenę, no to państwo mi stawiacie takie warunki, że mi to w pięty pójdzie. Prawda? No a ten chodzi i opowiada. Ja trzy miesiące temu ujawniłem rejestrację przez Stasi pana Morawieckiego, czyli przez wywiad wschodnio-niemiecki. No, głuche milczenie było mi odpowiedzią, nawet proszę państwa, wrażliwa na wszelkie potknięcia rządu PiS, Gazeta Wyborcza się o tym nie zająknęła. Wrażliwa na agentów służb komunistycznych, Gazeta Polska też się o tym nie zająknęła. Ale jeżeli byście prześledzili państwo decyzje polityczne pana Morawieckiego, nie gadanie, tylko konkrety, fakty, decyzje, działania, no to widać, że to jest człowiek, który działa bezsprzecznie w interesie Niemiec, a nie Polski. Prawda? No bo jaką on prowadzi politykę? Jeździ do Niemiec, zgadza się na wszystkie warunki, jakie mu są dyktowane, niekorzystne dla Polski, na zamykanie kopalń na przykład, na te zielone łady i tak dalej. Wraca do Polski, jakieś trautadrackie wypowiedzi tutaj uskutecznia, których się chwali sukcesami zupełnie z Księżyca, bo łże przy tym jak pies. Ja przecież powiedziawszy, proszę państwa, przecież ja od 20 lat jestem bacznym obserwatorem polskiej sceny politycznej, ale takiego kłamcy jak Morawiecki po prostu nie pamiętam, naprawdę. Jest taki dowcip, jak to umarł Jarosław Kaczyński i dostał się po śmierci do piekła.
Diabeł mówi, że wrzuca go do sali kłamców, gdzie każdy siedzi w smole zanurzony tak głęboko, jak kłamał publicznie za życia. Kaczyński siedzi zanurzony po pasa, rozgląda się, widzi, że obok siedzi Macierewicz, zanurzony po klatkę piersiową i Jacek Kurski zanurzony po kostki. Wała diabła i mówi, co to za sprawiedliwość, że ja siedzę po pasa Kurski, który tak kłamał po kostki. A diabeł krzyczy, Kurski, złaź mi natychmiast z głowy Morawieckiego. Prawda? Ja o tym opowiadam dowcipy, proszę Państwa, ale to nie jest śmieszne. Jak się spojrzy, jakie są rezultaty tego, to nie jest śmieszne. Przecież, proszę Państwa, zlikwidowano w Polsce przemysł górniczy. Prawie cały, mówię prawie cały, bo jeden obszar przemysłu górniczego nie został zlikwidowany. Ktoś z Państwa wie jaki? Nie, mianowicie, nie. Te wszystkie spółeczki, które świadczą usługi okołogórnicze, gdzie tam sami swoi się pasą, na przykład na robieniu programów rozwoju, strategii rozwoju dla zamykanych kopalń, prawda? No, kopalnie szlak trafił, ale jakieś bzdurne usługi dla samych swoich się rozwijają znakomicie. Proszę Państwa, Polska jest krajem, który ma jedne z najbogatszych na świecie złóż węgla. I pod rządami tej ekipy brakuje węgla. Polska jest krajem, który przez lata karmił pół Europy, bo mieliśmy takie rolnictwo. I teraz efekt jest taki, że rolnictwo jest wykończone. My musimy kupować z Europy tanią, dziadowską żywność. Jak i proszę Państwa, to jest potworne upokorzenie, upodlenie narodu. Ja nie mogę, znaczy, no mogę jeszcze, ja mam na szczęście ten komfort, że sobie chodzę do Pana Zdzisia, który tam niedaleko mnie prowadzi sklep z warzywami, z owocami, sobie kupuje dobre owoce, naprawdę pyszne jabłka, pyszne gruszki z polskich sadów, naprawdę najwyższa jakość. Ale idźcie Państwo do Biedronki, idźcie Państwo do Żabki, idźcie Państwo do tych hipermarketów, co tam jest, trzeciej kategorii żywność z krajów zachodnich, która jest wysyłana do Polski, bo taniej ją wysłać do Polski tym Polaczkom, prawda, głupim, niż ją niszczyć. Coś niebywałego, proszę Państwa. Stefan Kisielewski kiedyś mówił, co by było, gdyby socjaliści rządzili na pustyni. No nic by się nie stało, tylko by piasku zabrakło, prawda? I tutaj jest dokładnie tak samo. Zniszczono rolnictwo, zniszczono górnictwo, zniszczono polski przemysł. Zobaczcie Państwo, ile jest w Polsce fabryk cudzoziemskich, obcych, ile jest polskich. Polskie są programowo niszczone. Prawda? Polskim przedsiębiorcom utrudnia się życie, niszczy się ich, dołuje różnymi tam wynalazkami. Chodzi o zniszczenie Polski. I jakby spojrzeć na wypowiedzi tego rządu, to one są piękne, patriotyczne, prawda, tam o tym, jak to nam jest dobrze albo będzie dobrze. Natomiast fakty nie pozostawiają złudzeń. Naprawdę. Staczamy się po równi pochyłej. I to strasznie. Pytają mnie czasem Polacy na wieczorach moich autorskich, na moich spotkaniach. Panie redaktorze, czy jest coś, co w Polsce działa dobrze? Ja mówię, są tylko dwie rzeczy. Mianowicie piękno polskiej przyrody i uroda polskich kobiet. Prawda? Natomiast no, za urodę polskich kobiet rząd się trochę zaczyna grać. Przez te zmiany społeczne różne, jakie wprowadza. Piękno polskiej przyrody też niestety boję się, że zaraz zniszczy i nie wiem, może pogoda jeszcze zostanie, albo poczucie humoru nam zostanie. Chociaż też nie wiem, czy się nam wtedy będzie chciało śmiać. Za tym wszystkim, co mówię, idzie jeszcze, jeśli byśmy mieli dalej, ja tak trochę skaczę z wątku na wątek, ale postaram się troszkę się zdyscyplinować. Jakbyśmy mieli stawiać na odpór, jakby szukać odpowiedzi na pytanie, kto rządzi Polską. Mówiłem o tych lobbystach, prawda, kto to tam forsują. I ci sami lobbyści, znaczy nie ci sami, różne grupki tych lobbystów stoją de facto za każdą zmianą prawną, jaka w Polsce idzie. Jakiś miesiąc temu dwaj moi koledzy z Konfederacji